Pan Marian Tajduś, trener zespołu Sokół Słopnica, jest naszym gościem. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. W sumie nie tylko pan, bo też zawodnicy są obecni podczas tego wywiadu. Niemniej, zanim przejdziemy do zawodników, panie trenerze, dzisiaj zdecydowanie lepszy dzień niż wczoraj, z tego co widać po wynikach. Wczoraj mi nie było, bo miałem takie rodzinne sprawy, natomiast dzisiaj dobrze grają. Wczoraj też grali dobrze, bo to co słyszałem, to przegrywali jedną bramką, więc z Aserkiem, który jest tam liderem, przegrali tylko jedną bramką, także... Że wadą jest to, że jest nas mało do wymiany. No to jest podstawowa wada. Co pan jeszcze uważa, że mogło zadecydować właśnie o tym? Czy ta liczba zawodników właśnie, czy to, że właśnie brak trenera może podczas wczorajszego dnia? Uważam, że jedno i drugie. Jedno i drugie, dlatego że zawodnicy grają 90 minut, to jest tak jak seniorzy. W związku z tym jest konieczna potrzeba wymiany zawodnika, żeby wchodziła następna czwórka i wtedy zupełnie inaczej to wygląda. Proszę powiedzieć, skoro mówi pan, że to mógł być jakiś minus, czy pan też piłkę nożną traktuje trochę jako integrację całej grupy? No tak, traktuję jako integrację. Pracowałem w pierwszej lidze, pracowałem w drugiej lidze. Dwa razy zrobiłem awans do trzeciej ligi. Zrobiłem 1/8 Pucharu Polski. Ograłem Lechię Gdańsk, przegrałem tylko z Wisłą Kraków, mistrzem Polski, prowadząc Limanowie. Więc trochę doświadczenia mam jeżeli chodzi o piłkę. Dobrze, w takim razie zostawiamy pana już w spokoju, ale weźmiemy jeszcze zawodników w takim razie. Pierwszy z brzegu, jak ma na imię? Wiktor. Wiktor, opowiedz, jak ci się podoba na turnieju Smoka? Dobrze. Co ci się najbardziej podoba? Granie w piłkę. Lubisz grać w piłkę? Tak. A lubisz słuchać trenera, czy nie lubisz słuchać trenera? Lubię. Lubisz. Dobra, widzę, że tutaj cała ekipa pewnie też lubi trenera słuchać i na pewno będą jeszcze mieli okazję, żeby się cieszyć po kolejnych zdobytych bramkach. Dziękujemy. Panie trenerze. Dziękuję bardzo. Dziękuję za organizację. To bardzo dobra organizacja. Pierwszy raz jestem na takim turnieju, takim dużym turnieju, praktycznie międzynarodowym, i świetna organizacja. Naprawdę. Dziękujemy w takim razie. Miło nam to słyszeć. Pan Marian Tajduś, trener zespołu Sokół Słopnica, był naszym gościem. Dziękuję bardzo.